na draft. Trzeba będzie ich zaskakiwać, no ale przynajmniej mamy dużo engage'u z tą Leoną. Ale my nie o topie, bo teraz na bocie może się zadziać. O, ten Zane Blade wysłany w kierunku rywala. Teraz Chipsy, przypominam, on ma flasha, ale teraz się nie wyzna Nautilusa. Trochę obrywa, musi być w storych tarapatach. Niestety oddamy pierwszą krew. I ta trafi do One Man Free. LeBlanc i Woliber mają nad sobą timer, który nadejdzie szybciej niż ten dla Viego czy dla Lissandry. I Sauli pokrywa botlane, tak jak robił całe play-iny, ale jest tu również i Saulius. Mają 4-3, będzie engage! Będzie engage i będzie stun na puchę! Huntera ucieka, jeszcze ma do wykorzystania swojego flasha, do tego Reckless zapem obite Chipsy. Chipsy, czy zostaje innego śmiercony, bo jest kotwica, która go znajduje! Znajdą też eliminację, łapią Huntera, ale tak samo jeszcze i rozciąga piórka, ściąga razem z nimi Hunterę! Sali nie ma flasha! Jeden za jednego, zestunowany, 1-1-3, do tego Saulius zaskakuje, eteryczny łańcuch i mamy! 2-2, 2-1 w tej akcji dla Żelaznych Wilków. Ale na takie wymiany, na taki handel, jaki wydarzył się na pocie, możemy iść, ale czy Kakan może iść tutaj 1v1 na K, bo Szara nie ma mowy, bo ten pościeka go swoimi ostrzami. Nie dość, że odhacza bingo, to jeszcze wystawia Kabo Szara na srebrnej tacy dla Sauliusa, dla Sauliego. Zobaczmy, czy jednak powiedzie się im w tej sytuacji 2-1, bo wciąż Irelia potrafi być groźna, ale znakomicie robi to Saulius! Na smyczy trzyma Kabo Szara! To mnie Kakan uważa, tak jakby cię usłyszała w Hirze. Naprawdę, wyczulone zmysły ze strony Kakana. Yashiro ma ulti. Zestunowany, doskakuje od razu do niego 1-1-3. Ulti poszło w ruch, ale tak samo. Ultimate zarówno od Reklesa, jak i od Huntery nie było szans. Dla naszego ADC-era, ale jest crossma pod Żelaznych Wilków! Czy zagryzą Kabo Szara? 2-1. Ten próbuje skakać, próbuje lawirować, ale nic z tego, bo Sauli jest na posterunku. I dwa Heraldy więcej niż my się spodziewaliśmy, że my dostaniemy. Oho, ale może dostać niezłe lanie Yashiro. Nie ma swojego ultimate'u, ma flasha, ma heala, ma też u swego boku i cały. Ale nic z tego! Saken gdzieś goni. Jeszcze w momencie pojawi się smog. 1-1-3 obijany. Nie tracimy żadnego zawodnika. To dobry omen przed walką o tego smoka, ale K-Corp już go zaczyna. Saul jest daleko i zużył ultimate'a. Nie ma ultimate'a, nie ma również flasha, nie ma jak dostać się do tego Dragon Pitu. Pozostała część czterech wilków będzie musiała tutaj podgryzać, a pierwszy robi to na teraz Saken. Obskakuje tak samo. Reckless jeszcze z ultimate'em, ale mocno obić i są zawodnicy Karmi. Corbi Kakan tam tutaj czyści! Żelazne wilki dobierają się do skóry Francuzom! Bagiety są pożerane! Zmieceni całkowicie z planszy zawodnicy KC! Podchodzimy pod smoka. Gdzież już to widziałem, Awahir? Saulus już się repozycjonuje, już tutaj grozi, opija i umiera. Taki ta złota karta ją zatrzymuje, tutaj Lissandra pełniła tę funkcję. Ale czy zostanie zatrzymany Saken, bo ten nie ma już swojego flasha, wykorzystany przed momentem. Może bronić się jeszcze swoim ultimate'em, ma do tego zonie, kupuje mnóstwo czasu, ale trzech zawodników Żelaznych Wilków tylko na niego czeka. Doskakuje do tego wszystkiego, Kakan z ultimate'em, nie ma czasu dla Sakena, nie ma już go w tej walce. Z ultimate'em nadciąga Sauli, Żelazne Wilki starają się bronić, są pod ścianą, ale Kaboszar mocno obijany. Reckless łapie reset, Reckless ma dużo obrażeń, ma jeszcze rakietę, ta nie znajduje celu, ale znajdzie drogę do grobu. Kakan nie ma już dwóch zawodników Wilków, nie ma trzeciego, dwa trupy na Reklesa, posypało się Iron Wolves. I chcieli tego ofensywnego zagrania, ale niestety nie było Yashiro, zbyt to wszystko się przyciągnęło. Saulius dosyć odważny. I sobie tę piórkę Yashiro! Zrobił to! I Yashiro pięknie na dystans i to może być różnica między Nashorem oddanym, a Nashorem nieruszonym. Speedrunują tego Nashora. Trochę tak, 3000, 2000, Sauli biegnie z ultimate'em, ale nie ma czasu. Baron przejęty zupełnie za darmo na ten moment, ale czy zobaczymy tutaj walkę? Rozpędzają się zawodnicy Karmin Corp, Yashiro opija, Yashiro ściąga piórka. Jednak KC stara się odwrócić, starają się uciekać. Unieruchomiony w tym momencie Saulius, ale zwiewa ze ściany, jeszcze jest przy życiu. Nie będzie za nim koń Saken, ale goni za naszymi zawodnikami w tym momencie. Reckless, Sauli jeszcze ubezpiecza Yashiro, ten ściąga piórka. Kaboszar zostanie tutaj ścięty z nóg, ale doskakuje 1-1-3 i wymazuje naszego AD Carry. Sauli i Chipsy zwiewają, ale tylko po to, by dostarczyć hiobowe wieści. Ale dusze oddać nie możemy, to też jest problem, a rywale przejmą kontrolę nad midem. I mają więcej złota, mają lepsze przedmioty, mają Barona, Nashora, ale my mamy serce do walki i to będziemy musieli pokazać w tej walce drużynowej, która rozpoczyna się na midzie. Rakieta nikogo nie trafia. Lekko bity Kakan, Sauli tak samo, Kaboszar skacze, ale Yashiro jest poza jego zasięgiem. Lissandra nie ma ulti, nie ma też zoni. Tu się da jeszcze coś pokombinować. Solarna Flara dostępna, ultimate poza Kakanem oraz Saulisem dostępna, ale ten oczywiście szybko odzyska swoje mimik. Typuje do bazy Kakan, by stepować teraz do walki. Wilki będą walczyć! Walczą i znajdują póki co Chipsego. To jest priorytetowy cel dla nich na ten moment, jednak ma swojego flasha. Chipsy jeszcze jest przy życiu, flashuje za nim Saken, Saken, ale nikt nie może uratować naszego zawodnika Chipsego, nie ma w tym sali na flance! Zabij Reklesa! Zabij Reklesa! Zabij Reklesa! Zabij Reklesa! Zabij Reklesa! Yes! I mamy to! Nagle Iron Wolves wracają do tej gry, wracają do tego teamfightu! Rekles pomarł!
pomarańczowy ze złości cały, a Iron Wolf wykazał bronną ręką! Pomarańczowy Reckless jest w grobie! Z tym naszorem chcieli, no, chcieli wziąć całego właśnie. Więcej złota i wziąć duszę. Nie wzięli ani jednego, ani drugiego. Pozdro, poćwiczcie. Wezmą raczej te wieże drugiego poziomu. To nie powinno być dla nich dużym wyzwaniem, ale my zobaczymy jednak, czy ta walka drużynowa tutaj się rozpocznie, bo Kaposzar bardzo agresywnie szarżuje w samo serce tej walki, ale tak samo Chipsy i Saulius spoglądają na niego, na plecach, próbuje podgryźć Reklesa, próbuje dostać się do rywala, ale Kaposzar, on tutaj strzeźnie już za moment, a to wszystko kosztem zabrania Chipsego. Póki co mamy jeden za jednego. Saulius, zabierę Reklesa, zabierę Reklesa. Albo dąż do drużyny i graj ostrożnie. Okej, okay, to też jest jakaś opcja, ale masz flasha i podwójne dystorsze. Mamy lepszą pozycję, Soul jest szybki. Ale czy przypadkiem to nie jest łabędzi śpiew Carmine Core, bo Iron Wolves tutaj zmierza. Mają trzy smoki piekielne. I Saken obity. Ta Lissandra się nie podleczy, to nie Irelia. Obijamy przeciwników, wchodzimy na rzekę, wyczyścimy te wardy. To się dzieje, Messi. Próbuję cofnąć do bazy Saken. On ma swoją teleportację, za moment dołączy, ale mamy Solarną Flarę od Chipsego. Próba wyłapania Carmine Core. To jeszcze się nie dzieje. Jeszcze są poza naszym zasięgiem. Nie ma co ryzykować. Skakuje bardzo głęboko Saulius. I tutaj strzeźnie, nie ma Midlanera Wilków. I obawiam się, że ten los podzieje również i Kakan. Kupił sporo czasu, ale niewystarczająco. To i tak będzie Baron Nasho. Straciliśmy grunt pod nogami. Saulius cały czas igra z ogniem, wkłada drugi, trzeci raz tą rączkę do ognia i cały czas się może oparzyć. Czy stracimy bazę, czy jednak zawalczymy? Tracimy na pewno jedną wieżę Nexusową. Reckless gra Jinx. Ekspert w zniszczeniu kolejnych struktur. Niszczy nam drugą wieżę, ale czy zniszczy już bazę? Czy zniszczy kryształ bazy Iron Wolves? Na to wygląda, jeżeli próbuje się bronić, wchodzi za teammate'em w rywali, to koniec serii na Kaposzarze. Póki co nasz Nexus wciąż żyje, Saulius próbował doskakiwać, ale tak szybko jak tam się pojawił, tak ucieka. Do tego kolejna eliminacja złapana przez Yashiro. Carmine Core próbują, Reckless z ultimate'em, double kill dla niego, łapie resety i złapie również ostatecznie ten teamfight i tę pierwszą grę przeciwko Iron Wolves. Saulius i Yashiro żyją, ale to jest quadra kill i pada po raz pierwszy z rąk Yashiro Reckless, ale to już jest koniec w tym najnudniejszym XP-ie świata. Huntera skończy Nexus Iron Wolves po 40-minutowej. Mamy setup pod mida i tyle, bo nie zagra specjalnie do bota. Zaznaczone siły Iron Wolves w tym meczu. Ale Huntera, spójrzcie na to, to jest podejście bardzo głębokie od K-Corp. No dobra, więc zobaczmy. Saulius niczego nieświadomy. Złota karta, Saulius ogłuszony, podwójne ogłuszenie, Sonic, Wavik, Saulius zmiewa, Saulius uciekaj, aniołku, nie odleciał w porę. I to pierwsza krew dla Carmine Core. Jedna beczka, jeden body slam i to combo robi sporo obrażeń. Wyobrażam sobie wjeżdżającego tutaj Volibera, wjeżdżającą LeBlanc. Mówiliśmy o tym, że trochę poszukujemy tego win condition dla Iron Wolves i mamy problem, żeby je znaleźć. Ale na pewno, jeżeli mamy ten bardziej znajduje magiczny jeden, wariant Dragasa, do tego się pojawia. Ultimate do Cekana, spójrz na to, złota karta prosto na Yashiro. On nie ma swoich czarów przywoływacza, nie ma szans, by się stąd wydostać. Kolejna eliminacja dla Carmine Core. No, to nie jest ten konieczny warunek zwycięstwa, ale środkowa alejka, to już musiało być coś, co wygrywa. Ale Soli doskakuje do Kaposzara, brakuje do gratu, tak jest! Gotowe i wysadza Kaposzara! Potężny Kakan, ale też eliminacja pod wieżą w zanurkowaniu. Carmine Core wyjeżdża nam stąd Yashiro. Na tarczy, wyjeżdża też 1-1-3, nie wystarczyło obrażeń, by go zabić. Saulius, on ze swoim eterycznym łańcuchem zatrzymuje Sakena, ściąga piórkę Reckless. Jednak ostudził zapał wilków, Carmine Core ucieka stąd z jedną eliminacją pod naszą wieżą, więc ogólnie o tego drugiego. Iron Wolves po prostu nie zawalczą, zawalczą jednak o Sakena. Tam zagrany ultimate od Yumi, Saken dopiero teraz zatrzymany, ale tak samo jak Soli, tak samo jak Saulius, który próbuje zwiewać. Soli tak samo, ale ten będzie miał znacznie mniej szczęścia niż nasz midlaner, bo jest Sonic Wave. Jest kolejna eliminacja dla Carmine Core oprócz tego smoka. Saken jeszcze zamieni się w złoto. Misclick, może pewna szansa dla Iron Wolves, żeby to wykorzystać później, ale albo Wojtku... po prostu BM, bo K-Corp czuje luz, czują swobodę, czują krew i pójdą za zwierzyną, pójdą za Kakanem na topie. Tacie w kompozycji Żelaznych Wilków to nie jest też taki scaling oczywisty, wiesz, nie mówimy tu o Jinx, która po prostu na trzech itemach staje się fantastyczną postacią. Bo może teraz coś dla siebie zgarniemy, bo na górnej lejce upada Kaboszar, który delikatnie przesadził. Czy to jest cały czas pierwszy Herald? To jest moje pytanie, na które odpowiem później, bo teraz delikatna pogoń, tylko że KC no, w ogóle nie zostało tutaj wyłapane i teraz to oni będą kontratakować. Łapie Reckless, do tego niezła solarna flara w Soliusa, piórka ściągnięte, nie ma tam letalnej dawki obrażeń, Huntera tutaj upadnie, jest eliminacja na wilków.
Saken jest na plecach, ale tam też nie ma wystarczającej dawki damage'a. Gonimy, więc gonimy, bez żadnej gonimy. Eliminacji póki co na wilkach. Karmin Korp się gubi, Kaboszar jedynie na trzy, próbują doskoczyć, ale jest beczka, jest frag, bierze Goya Shiro i cza jest! Nareszcie szansa dla Żelaznych Wilków. Złapane te eliminacje, tak istotne do tego, żeby delikatnie się może przełamać, żeby też podreperować swoją sytuację finansową. Iż Karmin Korp będzie podchodziło do tego smoka za 4 minuty i kilkanaście sekund z jeszcze większą przewagą, bo teraz mogą ją wykreować na naszym top lanerze. Kakan, uciekaj na siły w nogach, ale wyłącznie po tego kraba, którego nawet nie udało mu się zgarnąć. Czy tam pojawi się również zwycięstwo dla Wilków? Na to czekamy, oho, na to liczymy. Ale... Kaboszar, czy będzie fejczykoło, soli się na niego tutaj. Mamy do tego ograny ultimate od Sakena, ten za moment się tu znajdzie, ale teraz upada jednak Kaboszar, nie ma już go! Deficyt jednego zawodnika dla K-Gorp nie na długo, bo złapali również naszego midlanera. Nie ma Sauliusa, próbuje zwiewać ten chipsy, ale 1-1-3 go znajdzie, a nam pozostają łzy. Czyżby, bo Kakan jeszcze flashuje od tego ultimate'u, on stąd się uratuje, ale coraz mniej czasu do smoka. Nie no, Saulius, przepraszam, Sauli ucieka gdzieś tam z terytorium bazy przeciwnika. Bez ultimate'u Lee Sin jeszcze przez chwilę bez swojego flasha. Nie jest takie złe dla Iron Wolves. No 1-1-3 podchodzi bardzo głęboko, ale zobacz jak on pewnie się czuje, bo wie, że złota ma te możliwości. Huntera leci do odciny, Huntera znajduje Sauliusa i K-Corp znajduje zwycięską walkę po rekres z kolejną eliminacją. Żadnej dla Iron Wolves, same wilki zostaną w tym momencie zaszlachtowane z kolejną złotą kartą i eliminacją dla 1-1-3. Double kill dla Kaboszara i 5-0. K-Corp zupełnie rozbija wilki. Wdychaliśmy mocno kopium. Chcieliśmy liczyć. Robiliśmy to. Trochę może nakręcaliśmy się za bardzo, ale prawda jest taka, że dali argumenty zawodnicy Iron Wolves w mapie numer 1, jednak gra druga to już zupełnie inna para kaloszy. To pewne kontrolowane zwycięstwo od Karmin Korp. Jak na razie przynajmniej szukają może teraz walka ostatniej szansy. Czy to będzie ten łabędzi śpiew Żelaznych Wilków? Na to wygląda, bo Saulius został wywieziony, wyłączony z gry. Również Kakan ten sam los spotka są jego. Wszyscy upadają jeden po drugim jak muchy. I cały misterny plan zniweczony. I wylądował Karmin Korp 2-0. Niestety wylądował w śmietniku. Cały rozpisany plan na to, jak tu dalej comebackować. Jakie narracje forsować, kogo wychwalać pod niebiosa. Niestety nie będzie nam to dane, bo drodzy widzowie, to był ostatni mecz w tym splicie w wykonaniu zawodników Iron Wolves. Myślę, że żegnają się z podniesioną głową mimo wszystko, bo ta pierwsza gra była naprawdę niezła. No trochę niesportowe zachowanie tu jest. Kolpita, Kolpita. K-Corp zdyskwalifikowani.